To koniec świata. Księżyc nabiera koloru krwi, góry się rozpadają, nadchodzi zmutowana szarańcza. To tylko kilka dziwnych obrazów z apokaliptycznych tekstów Biblii. Większość ludzi uważa, że biblijne słowo apokalipsa oznacza koniec świata, ale tak naprawdę oznacza coś zupełnie innego. W takim razie porozmawiajmy o tym, jak czytać literaturę apokaliptyczną w Biblii. Czyli apokalipsa nie oznacza końca świata. Nie. Słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego i oznacza objawić lub odsłonić. Apokalipsa jest wtedy, gdy nagle widzisz prawdziwą naturę czegoś, chociaż wcześniej nie potrafiłeś jej dostrzec. Bo nie zawsze widzę rzeczy takimi, jakimi są. Właśnie. Wszyscy mamy swoje sposoby postrzegania świata, a one mogą ograniczać lub zniekształcać nasze pojmowanie. Czyli apokalipsa to takie objawienie. Tak. W Biblii apokalipsa następuje wtedy, gdy Bóg odsłania kurtynę, aby pokazać komuś, co naprawdę dzieje się na świecie z Bożej perspektywy. Na przykład? Weźmy na przykład proroka Izajasza, który zostaje nagle przeniesiony w wizji do sali tronowej Boga. Izajasz znajduje się w Bożej świątyni, która jest opisana tak, jakby łączyła niebo i ziemię. Tam Bóg pokazuje mu swoją perspektywę na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Izraela. I dzięki temu Izajasz może napominać i pocieszać Boży lud. Innym przykładem jest apostoł Paweł, który chciał powstrzymać ruch Jezusa, ale ostatecznie to Jezus w wizji powstrzymuje jego. Tak, Paweł zdaje sobie sprawę, że walczył przeciwko temu, na co tak bardzo czekał. I to zmienia bieg jego życia. Więc te apokalipsy dają ludziom niebiańską perspektywę na ich ziemską sytuację. Niosą nadzieję lub rzucają wyzwanie. Albo sprawiają, że człowiek całkowicie się zmienia. Wymieniliśmy przykłady historii biblijnych o ludziach, którzy doświadczyli apokalipsy. Ale niektóre księgi Biblii zawierają też spore fragmenty, w których prorocy opisują swoje długie apokaliptyczne sny lub wizje. Można powiedzieć, że to literatura apokaliptyczna. Trudno się czyta te sny i wizje. Jest w nich mnóstwo dziwnych obrazów, jak na przykład w księdze Daniela. Daniel widzi, jak z ciemnego morza wychodzą wściekłe bestie, które tratują ludzi na lądzie. A potem postać nazywana Synem Człowieczym zostaje wywyższona na władcę świata. O co tu chodzi? Dobre pytanie. Literatura apokaliptyczna została napisana w poetyckim stylu, pełnym symboli i fantastycznych obrazów. Jak mam się dowiedzieć, co znaczą te symbole? Przede wszystkim studiując resztę Biblii. Obrazy apokaliptyczne opierają się na biblijnych schematach kompozycyjnych, które pojawiają się najpierw w Księdze Rodzaju, a potem są rozwijane w całej Biblii. Na przykład niespokojne morze z pierwszych zdań Biblii. Bóg poskramia je, ale nie usuwa go ze stworzenia, kiedy tworzy porządek. Więc morze staje się obrazem niebezpieczeństwa, śmierci i kosmicznego chaosu. A suchy ląd, który wynurza się z morza, jest bezpiecznym, uporządkowanym miejscem, w którym mają panować ludzie stworzeni na obraz Boga. Tak, na lądzie są też zwierzęta, o które ludzie mają się troszczyć. Ale czytając dalej, widzimy, że ludzie zostali zwiedzeni przez zwierzę. I w końcu sami zaczęli zachowywać się jak dzikie zwierzęta. Dokładnie. Czasami prorocy mówią nam, co oznaczają poszczególne symbole. Na przykład w Księdze Daniela dowiadujemy się, że bestie symbolizują ludzkie królestwa pełne przemocy. Ale najczęściej autorzy zakładają, że potrafisz prześledzić te obrazy w historii biblijnej i będziesz wiedział, co znaczą. Przyjrzyjmy się teraz ostatniej księdze Biblii, objawieniu świętego Jana. To jest jedna długa wizja. Cała księga to apokalipsa. Tak, i działają tu te same zasady. Księga zaczyna się od tego, że Jan w wizji zostaje zabrany do sali tronowej Boga i tam widzi zmartwychwstałego Jezusa jako wywyższonego króla świata. Ale Jezus jest przedstawiony jako zakrwawiony baranek. Zgadza się. To schemat kompozycyjny, który pokazuje, że Jezus jest barankiem ofiarnym z izraelskiej Paschy i Dnia Pojednania. Oddał swoje życie za grzechy świata. A potem Jan widzi najgorszą bestię, smoka. Tę duchową moc, która napędza brutalne królestwa ziemi. Ta bestia zostaje wyrzucona przez Jezusa, który jest prawdziwym królem świata. No właśnie, skoro o tym mowa. Kiedy czytam Księgę Objawienia, uderzają mnie te wszystkie obrazy kosmicznej destrukcji i przemocy. To się w kółko powtarza. Tak. W Księdze Objawienia znajdujemy trzy cykle Bożego Sądu, składające się z 7 części. To inny schemat kompozycyjny, który łączy ze sobą między innymi historię o potopie, plagach egipskich i wygnaniu do Babilonu. Chodzi o te momenty historii, kiedy ludzie powodują tyle przemocy i śmierci w świecie, że Bóg oddaje ich na pastwę samozagłady.
to jak odwrócenie dzieła stworzenia z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg pozwala, aby ludzie i świat z powrotem pogrążyli się w ciemności i chaosie. To wstrząsające. Tak, ale przypomnij sobie, że w Księdze Rodzaju Bóg przezwyciężył ciemność i chaos swoim światłem i życiem. Tak samo w Księdze Objawienia. Śmierć Jezusa i śmierć naszego świata to jednocześnie przejście do odnowionego stworzenia, które zaczęło się od zmartwychwstania Jezusa. Czyli, mimo że Objawienie Jana wydaje się opowieścią o końcu świata, tak naprawdę jest raczej o początku odnowionego świata, w którym niebo i ziemia są zjednoczone, a ludzie jako obraz Boga panują nad całym stworzeniem w Bożej mocy i miłości. Okej, to nie było takie proste. To prawda. W tych księgach wciąż jest wiele rzeczy trudnych do zrozumienia. Ale cel tekstów apokaliptycznych jest jasny. Dać nam Bożą perspektywę na nasze ziemskie okoliczności, żeby każde pokolenie Bożego ludu mogło być napominane i pocieszane i żeby miało nadzieję na przyszłość. No to skończyliśmy. W tej serii mówiliśmy o tym, jak czytać Biblię i przyjrzeliśmy się wszystkim biblijnym gatunkom literackim. I dowiedzieliśmy się, jak czytać różne części, z których składa się Biblia. To naprawdę piękna i wyrafinowana literatura. Już rozumiem, dlaczego Biblia jest jedną z najbardziej wpływowych książek w historii ludzkości. A każda część Biblii to fragment opowieści, która prowadzi do Jezusa. Tę księgę warto czytać i rozważać przez całe życie. Jest w niej do odkrycia całkiem nowy świat.